Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Stray. Dokładnie, nasz kotek właśnie będzie zbierał bateryjkę atomową. Oh no! Wszystko siadło. Mamy to! Szybko, zabieraj mi się stąd, zanim pojawią się tu wartownicy. Zanieśmy tę baterię do Clementine. Okidoki. Kot w wiadrze, jak zwykle. No i chyba teraz rozumiem. Rozumiem, że jesteśmy poszukiwanym kitku. Kitku w kitku. Tak, ewidentnie. Jesteśmy poszukiwani. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jesteśmy poszukiwani. Też wartowników na razie nie widać. Wszyscy chyba poszli w tej chwili do... Jest otwarte. Jest otwarte, kochani, jest otwarte. Zapamiętaj. Wartownicy. Mieli zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Mieli walczyć z przestępcami i pilnować porządku. Gdy jednak życie w mieście stało się trudniejsze i społeczność zaczęła dzielić się na różne grupy, wartownicy szybko stali się organami bogatych i potężnych. Stanowili idealne narzędzie do sprawowania kontroli nad miastem. Posłuszni, bezwzględni, niezmordowani. Nawet po zniknięciu ludzi nie przestali realizować swojej funkcji. Zawsze na służbie, nieustępliwi. Nowe wspomnienie, jeszcze jedno zostało. Jeszcze jedno. No tam chyba jest wartownik właśnie. Tja. Ostatnie jest, z tego co wiem, gdzieś w klubie nocnym. Klub zamknięty, spadaj. Tylko nie wiem, czy jest tu na górze. Nie, tu chyba na górze raczej nie. Chociaż... O. Dobra, mniejsza, idziemy do Clementine. Możliwe, że potem się to odblokuje. To było gdzieś tu, tylko pytanie, czy nas wartownicy teraz ścigają? Możecie odebrać nam naszą miejscówkę, ale nie odbierzecie nam naszych ruchów. Ej, myślicie sobie, że możecie wypchnąć nas z naszych domów? Myślicie, że ten bandyta ma chętkę na moją kolekcję kart retro? Cała ta praca na nic. Zachować spokój, poszukiwania w toku. Zachować spokój, poszukiwania w toku. Czyżby znaleźli Clementine? Nie, o nie! Nope. Nie wiedziałem, że to są te główienka. Nie zauważyłem ich, szczerze powiedziawszy. Nie odwracaj się tylko. Dobra. Czyli mamy etap sk... Co? No... Ja cię nie widziałem. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Nie widziałem go. Naprawdę. Wow. Zostawcie Titanika. No już, idź sobie. Ty będziesz przyglądał teraz w ten sposób? Zbugował czy jak? O nie. Serio się chyba zbugował. Cofniesz się czy się nie cofniesz?
No kurde, naprawdę? No, nie przejdę tego. Oj, przepraszam, Messenger mi zapikał. Jak zwykle ktoś nie ma wyczucia. Nic nowego. Ktoś nie ma wyczucia i pisze, kiedy robię nagrywki. No kurde, weź się odbaguj, wróć na swoje miejsce, zacznijmy od początku. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale idź sobie. O! Chodź tu, chodź tu. O, su dwa. Hehehe, zrobieni wciula. Najgorsze jest to, że nie widać tego. Jakie agresywne skurczysyny. Wiecie, jak tak się idzie, to naprawdę tego nie widać. Zresztą zauważcie, że tu się ucina strasznie. To się ucina, cholerstwo. O nie! Nie! Kitku! Nie! Kurde. A to zbugowane ścierwo jedne, no. Aż mi się mikrofon zbugował chyba. Druga śmierć kitku. Skurczysyn jedne za kitku to wam nie daruje. Za kitku to wam nie daruje. Gnoje. I nie wiem teraz, czy wspomnienie nam zostało? Zostało nam wspomnienie. Porąbane. Porąbane. Wyłącz otareczkę. Jeszcze raz to robimy. Już teraz bez bugowania gry, tak? No zobaczcie. Nie widać tego, naprawdę tego nie widać. No jak? Dobra. Żyjemy. Mamy się dobrze. Może tak inną drogą. Co wy na to? To jest zablokowane pewnie. On idzie tu. Ty zmieniasz swój kierunek? Zmieniasz. Dobra. Panie robociku. Teraz pytanie. Tam jest radio. Obstawiam, że jeżeli je włączymy, nie wiem, czy je włączyłem, czy nie. A, tędy możemy przejść, nieważne. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Clementine, gdzie jesteś? Nie ma Clementine. Ja myślę, że ją złapali. Clem? Ani śladu po Clementine. O, co to takiego? Wygląda mi to na zakodowaną wiadomość. Będziemy musieli zabawić się u detektywów i ustalić, co się stało. Spójrz. Do B12 i kota. Odpowiedź znajduje się wśród moich rzeczy. No i są jeszcze cztery symbole. Podpisano Clementine. Spójrz tylko. Lampka, kryształy, chyba kwiatek i nie wiadomo co. Lampka jest tu. Znalazłeś coś?
Nic nie widzę, jesteś pewien? Nie, to zwykłe meble. Lampka. Chciałeś lampkę, to mam lampkę. Może jakaś inna lampka. Może jakaś inna lampka. Znalazłeś coś? Nic nie widzę, jesteś pewien? Nie. Mówię, obstawiam. Dobra, najpierw chodźmy zobaczyć kryształ, bo kryształ na pewno jest jeden. Ten klejnot oznacza się średnią wartością i niską czystością. Wydaje się, że jego blask został dodany w sposób sztuczny. Być może pełni rolę swoistego znaku, mającego zwrócić naszą uwagę na coś przydatnego. Bingo! Mamy wiadomość. Jej treść to blazer. Dobra. Lampka. Tu jest jeszcze jedna lampka. Ale nie widzę tu nic innego. O, tu coś jest. Zbadaj. Moje czujniki wykrywają jedynie nieszkodliwe chemikalia w stanie lotnym. Nie potrafią jednak odtworzyć powiązanego z nimi kojącego uczucia, które wciąż pamiętam. Tak jak ja, towarzysze nie mają zmysłu węchu. Ciekaw więc jestem, czemu to robią. Pod tym pojemnikiem jest też ukryta wiadomość. Tu napisano, jest ze mną blazer. Dobra, drugi ślad. Trzeci ślad. Jakiś kwiatek. Jakiś kwiatek. Znalazłeś coś? Nie, to nie to. Tu jest lampka! Nie widziałem jej wcześniej. Nie wiem co do takiego, ale ten blask jest zgoła olśniewający. Wybacz, byłem gdzieś indziej. Nie zauważyłem nawet tej wiadomości. Napisano tu w klubie nocnym. Co jeszcze tam było? Co jeszcze tam było? Lampka, kwiatek. Jeszcze był kwiatek. Ale tego kwiatka nigdzie nie widziałem. Ale jeżeli kwiatek, to gdzieś tutaj musi być w takim razie. Dziwna rzecz jak na wyposażenie mieszkania. Czy towarzysze postrzegają w ten sposób ludzi? To w sumie dość zabawne. Spójrz, coś tu jest. Tu jest napisane, czekamy wy. Mamy cztery wiadomości. Jest ze mną blazer, czekamy w klubie nocnym. Doskonale. Świetna robota, poruczniku Kot. Teraz pozostaje ją znaleźć. Nie mamy wiele czasu. Okidoki. Idziemy sobie stąd. Czyli jednak dostęp do klubu... A, gnoju, nie wejdziesz tu. Ale mnie w ciciu bongo zrobił. Jak w Battlefieldzie. No weź się wyłącz. No weź się, anuluj. Zrób się zielony. Zielono-niebieski. Weź, bo porucznik Kot chce wyjść. Nie no, nadal. Więc jak będziesz teraz kampił tutaj przed drzwiami? No, pyk. I spadamy stąd. Hop. A one chyba tu nie dochodzą nawet. Ewidentnie nie dochodzą tutaj nawet.
Jakieś dwa nawet są. Jest strzeżone pilniej niż Fort Knox. Albo Alcatraz. Te kurde, dwa gałgany, no tutaj. Czatujący. Nie ma mnie. Idźcie sobie. Idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie. Dobra. Do klubu nocnego. Chłopaki się tu przenieśli. Nie cierpię tego klubu, jest pełen pozerów, ale przynajmniej nie ma tu wartowników. Uwaga, poziom fazy wynosi 2%. Prosimy o natychmiastowe przejście na parkiet. Kineu raczej nas nie wpuści. Słuchajcie, chyba będziemy musieli znów wspiąć się na zaplecze. Na zaplecze? Czy tu jest jakieś zaplecze? No tu nic nie widzę. Ohoho, tu coś jest. I dla was tu w ogóle się porobiło? Jamestown. Nie masz tu czego szukać, chyba że chcesz wymienić łapki na coś bardziej wymyślnego, a tego nie chcesz, więc znikaj. Surgery, Dobra, byliśmy tu chyba nawet. Typo, jak tam się dostać? Siemanko, partnerze, podejdź no bliżej, chcę ci się lepiej przyjrzeć. Musimy do ciebie się wspiąć. Codziennie nie sprzątam ulicy, tylko po to, by inni znów nanieśli brudu. Tak już działa ten świat. No wiemy, wiemy. Czyli rozumiem, że tu jest wejście. Czyli jednak byliśmy na dobrej drodze, tylko jeszcze nie mieliśmy do możliwości wejścia. No. No ziomo. Cudo. Spójrz tylko na tego eleganta. Nie. No kitku, 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 kitku. Czemu ty ze mną nie współgrasz dzisiaj? Czemu? Czemu nie współgrasz? Hej, jak się tu dostałeś? Chcesz z nami imprezować? Skakuj i napij się czegoś. Dzięki, Alex. O kurde. Ale imprezka. Co tu się dzieje? Dobra, podwójna proszę. Hej kliencie, zakaz wstępu na balkon dla VIP-ów. Dzieją się tam jakieś prywatne sprawy. Zarezerwował go jakiś Blazer, jeśli dobrze pamiętam. Ewidentnie oni walą elektryki. Taniec robota. Dopłaciłem ekstra, by Wikidaiwo zdradził mi ruchy na dzisiejszy wieczór. To on programuje po godzinach hologramy. Krok w lewo, a potem krok w prawo. Bip, bup, bip. Bujemy się klawo. Oto taniec Zigma. Ten klub jest do bani. Wywalili mnie z tej ich głupiej sali dla VIP-ów. Mnie! Wyobrażasz sobie? No więc mam teraz tę dźwignię. Tak na pamiątkę. Kup mi coś do picia, a oddam ci tę głupią dźwignię. Nie jest mi do niczego potrzebna i nie chcę, aby ktoś mnie z nią nakrył. Za serio wyrwałeś dźwignię? Żyjesz typo? Mogę cię obsikać? Chyba nie mogę. Podoba ci się moja maska? Własna robota. Zakłóca sygnały wartowników. No i wygląda ekstra. Możemy tu wejść? Możemy wejść. Witam wszystkich tu, DJ Matisse. Rozkryliśmy tę imprezę. Pierwszy utwór idzie z dedykacją do naszego wielce podejrzanego przyjaciela. Blazer, to dla ciebie. Ja to wymiksuję. Hardcore!
Ale DJ-ujemy. Nie mamy dźwigni. Mam tylko jedną. To jest pierwszy hologram. No, odpalisz? Odpalisz. Jest tylko zejście w dół. Tu nic innego nie widzę niestety. Tam byśmy coś mieli dodatkowego. Tam są schody. Tam są schody. Patrzę. Co my możemy kupić? Witam ponownie szanownego klienta. Otrzymałem już kilka skarg, więc tłumaczę ponownie, że nie możemy wyłączyć holotancerek, bo jakiś idiota uznał, że będzie zabawnie. Ukraść uchwyt dźwigni. Tak czy siak, napijesz się czegoś? Co do takiego? Chcę się czegoś napić. Oho, dziwny napój. Mamy, ukradliśmy. Jesteśmy kocim. Co to? Winda. No tego się nie spodziewałem tutaj. Ale znajdźka. Ale ukryte. Gdy byłem wciąż człowiekiem, wraz z przyjaciółmi zbieraliśmy się i imprezowaliśmy do późna w nocy. Nawet jeśli następnego ranka trzeba było podnieść dokuczliwe konsekwencje. Dobrze było mu odnaleźć szczęście pomimo tego, co czekało na zewnątrz. Pomimo tego, że życie pod ziemią stawało się coraz bardziej nieznośne. Pomimo kapitalistycznej chciwości firmy w rodzaju NecoCorp. Pomimo państwa policyjnego, które stworzyli wartownicy. Teraz pamiętam, czemu to robiliśmy. Wszystkie. Mamy wszystkie. 92% naszych pamięciówek. If you know what I mean. No to jest chyba zwykłe wyjście. Czy nie? Nie, niestety nie. Czyli musimy użyć jeszcze raz windy. Czyli mamy wszystko. 100% wśród miasta. Wśród mieścia. I wśród miasta. O ty cwany. Ty idioto. Ten klub jest do bani. Masz. O, dzięki przyjacielu. Proszę bardzo, zgodnie z umową. Oddajemy dźwignię. Pyk. No i idziemy. Gdzie jest ta loża VIP? Czerwone butonki. Co to robi? Ja w sumie to nie wiem, co to robi, ale se kliknę. No to chyba nie tak miało wyglądać, no ale dobra. Rozumiem, że to w ten sposób. Ups. Co tu się odwala? Halo, halo. Proszę nie uciekać. Jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wartownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Nic nie ma? Nie ma. Skoro ty masz dobre relacje, to może ci nie będzie nic mówić. O! O? Ty zdrajco! Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jesteś taki cwany, na jakiego wyglądasz, kocie. To zresztą nic osobistego. Biznes to biznes. Oż ty gnoju.
biznes to forsa. A ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. Wszystko twoje. Nie, zostawcie kitku, gnoje. Zostawcie kitku, patałachy. Alcatraz. Odblokowano osiągnięcie. Alcatraz. No nie! Co wy zrobiliście kitkowi? Ale padalce. I co? A, my się możemy ruszać. Jak my się rozbujamy, teraz ta klatka się rozleci. Nie powstrzymacie kitku. Kitku to siła. Nie mamy UI. Oh no. Uciekamy z tego kurwidołka. Areszt. Naprawdę kota do aresztu żeście wsadzili? Znaczy was nie porąbało? Co wam ten kot zrobił? Co wam kurde ten kot zrobił? No dobra, tylko co my teraz możemy zrobić? Może bardziej w tą stronę mieliśmy? Ale po co? Chyba, że na dół. Jest to możliwe? Chyba nie. Chyba jednak musimy zrobić w ten sposób. Ja jestem trochę przygłupi. Oczywiście, że tak. Jestem trochę przygłupi po prostu. Ale to się zdarza często. Nie pomyślałem. To też się zdarza bardzo często, ale... No, nieważne. Dobra, na maksa, na maksa. Teraz powinniśmy dać radę tam wejść. Hop. Złaś kitku. Ale tu u UI żadnego nie szukam, żadnego wspomnienia, nic z tych rzeczy, bo chyba... I tak tu nic wziąć nie możemy. Czym ty jesteś? Co oni ci robią? O kurde, co tu się dzieje? Tam mu bluescreenarz wyjebało, o Jezu. Normalnie z kapci wyleciał chłopak. Rozumiem, że to żółte nie jest... Nie jest tak po prostu żółte. Tylko żółte jest z natury. Znaczy w sensie... Co ja gadam dzisiaj? Kurde! Nie wiem. Nie myślę. Wiem, wiem, niektórzy powiedzą z was, że to nie pierwszy raz. Ani nie drugi, ani nie trzeci. O. Czy jest tu coś, co mogę zrobić, żeby go jakoś sprowokować i żeby ten pachołek poszedł sobie gdzieś? Myślałem, że tędy może, ale chyba nie. Nie ma kotka. Nie ma kiciusia. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zagramy sobie dalej oczywiście w Stray już w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się. Grał dla was Shiro. No i hej, hej.